Dzień dobry, ja nazywam się Maksymilian Tomanek, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan pułkownik Marek Kładysz. Dzień dobry. Dobry wieczór panu, dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, zgadza się. Panie pułkowniku, proszę mi powiedzieć tak bezpośrednio, prosto, czy Ukraina może tą wojnę w tym momencie wygrać? Ale nie wygrać politycznie, nie wygrać na miarę swoich możliwości, tylko tak po prostu militarnie. Czy to w tym momencie jest możliwe? Czy jednak dalej nie? Nie. Ukraina tej wojny militarnie nie może wygrać. Już pomijając właśnie wszystkie aspekty, o których pan powiedział. Potencjał, który posiada Rosja, potencjał Ukrainy jest nieporównywalny wręcz. I dlatego też z militarnego punktu widzenia Ukraina nie ma szans wygrania konfliktu militarnego. A o innych kwestiach, to już można podyskutować. Ale militarnie ich przewaga Rosjan jest zbyt duża, aby to było możliwe. To dlaczego cały czas docierają do nas z frontu obrazki, jak to na traktorami są wywożone te rosyjskie czołgi, że Rosjanie cały czas nie mogą dotrzeć do Kijowa, w zasadzie niemal żadnego miasta zdobyć poza Chersoniem? O co tu chodzi? Dlaczego? No bo wiadomo, że część tego to jest oczywiście ukraińska propaganda wojenna, no ale mimo wszystko fakty pokazują, że stan tej armii rosyjskiej jest bardzo zły. Ponieważ już 5000 lat temu chiński filozof Sun Tzu powiedział, że wojna jest kwestią całego narodu. Wojna jest kwestią być albo nie być dla narodu. To jest kwestia śmierci lub przeżycia. I dlatego też naród ukraiński walczy. Walczy w sposób no, wręcz niewiarygodny. To również wiąże się z moim zdaniem z niedoszacowaniem tego właśnie potencjału przez Rosjan. Rosjanie zgromadzili około 150 tysięcy żołnierzy przy granicy z Ukrainą. Wtedy, kiedy sama Ukraina dysponowała takim potencjałem, znacznie większym, bo oficjalne dane mówią o 180 tysiącach regularnego wojska, plus w tej chwili obrona terytorialna jeszcze. A więc to przez Rosjan nie zostało oszacowane. Natomiast tak jak pan zauważył, tak jest. Natomiast tak jak pan zauważył wcześniej, te informacje, które otrzymujemy z mediów, to jest również propaganda ukraińska. Ukraińcy nie mogą pozwolić sobie na to, żeby pokazać spalone ich wojska, zwłoki żołnierzy i tak dalej, dlatego że to miałoby bardzo zły wpływ, wręcz demoralizujący na morale społeczeństwa. I dlatego tak jest. No dobrze, ale czy w takim razie pan pułkownik wierzy w to, że Rosja ciągle chowa gdzieś swoje najlepsze siły, swój najlepszy sprzęt i to prawdziwe uderzenie jeszcze nadejdzie? No czy to jest już, tylko po prostu potrwa to wszystko dłużej niż Władimir Putin zakładał? Wie pan, oceniając armię rosyjską należy ją oceniać z bardzo wielopłaszczyznowo, dlatego że Rosjanie mają dobrze rozwinięte siły odstraszania, więc wojska rakietowe, siły lotnicze również. Natomiast wojska lądowe, one zresztą to było widać już nawet na defiladach w Moskwie, one są nowoczesne, natomiast większość sprzętu, którym Rosjanie dysponują, no to pochodzi z lat 80., 90. z analogowymi urządzeniami łączności. I dlatego też potencjał w tym momencie w jakiś sposób się wyrównuje. Rosjanie nie mają niczego bardziej nowego. Rosjanie bardziej liczą na siłę, bardziej liczą na masę i na brak oporu ze strony Ukrainy. Rosjanie również liczą, no i zresztą kontynuują to, realizują to, mianowicie na Białoruś. Białoruś w tym momencie, jak sądzę, jest ich zapleczem logistycznym. To logistyka jest jednym z tych aspektów, które Rosję niejako
niejako zatrzymują. Trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jeden fakt. Tak wspomniałem wcześniej, że siły rosyjskie to jest około 150-180 tysięcy żołnierzy. Zwykle w klasycznym konflikcie zbrojnym kalkuluje się siły jak 3 do 1, więc żeby być pewnym zwycięstwa, należy posiadać siły trzykrotnie przewyższające potencjał przeciwnika. Oczywiście można to o tym rozmawiać w bardzo wielu aspektach, w aspektach morale, w aspektach sprawności technicznej i jakości tego sprzętu. Natomiast Rosjanie tego nie zrobili, prowadząc jakąś własną kalkulację. Zresztą proszę również zwrócić uwagę na to, że Rosjanie, oni pewne, że ponoszą straty, ale pełzną jak Goliat do przodu i w zasadzie są niezatrzymywani. Oczywiście zatrzymują się przed dużymi miastami, bo są na tyle rozsądni, że wiedzą, że wejście kolumnami pancernymi do miasta, to przerobili w Groznym, może dla nich skończyć się fatalnie. I dlatego też przyjęli taktykę na wyniszczenie. Klasyka rosyjska, to Rosjanie w ten sposób pokazali już swoje dzień w Aleppo chociażby, czy w Groznym. Dokładnie ta sama taktyka była użyta w tamtych miejscach, natomiast opór obrońców był zdecydowanie inny. No dobrze, panie pułkowniku, jeżeli chodzi o rosyjską klasykę, to jedną z najgroźniejszych broni, czy można powiedzieć takich atutów, która Rosji sprzyjała na przestrzeni dziejów, była matka natura i pogoda, bo wiadomo, że ta rosyjska słynna zima, która zatrzymała i Adolfa Hitlera, i Napoleona, no nie była bez znaczenia. No i teraz moje pytanie brzmi następująco. Czy Rosjanie wybrali dobry moment, jeżeli chodzi o porę roku i o uderzenie właśnie na Ukrainę? Bo ja słyszałem takie opinie jeszcze zanim to nastąpiło, że prawdopodobnie, jeżeli Władimir Putin uderzy, to dopiero na wiosnę. Tak się jednak nie stało. No a teraz na przykład w okolicach Charkowa w nocy ma być już temperatura po minus 20 stopni lub zimniej. Czy to będzie mieć duże znaczenie? Temperatura zawsze ma i pogoda zawsze ma wpływ na działanie zbrojne, na charakter tychże działań. Ale proszę również wziąć pod uwagę fakt, że to nie jest druga wojna światowa, to nie jest, Rosjanie nie nacierają zagonami czołgów, gdzie rozwijają swoje oddziały na wielu kilometrach i na przełaj przez pola prą do przodu. Oni przenikają drogami. A więc tak naprawdę to ta pogoda dla nich nie stanowi większej przeszkody, dlatego że oni założyli sobie ten typ ataku. W tej chwili zatrzymali się na przedmieściach dużych miast. Należy zauważyć, że posunęli się do przodu we wschodniej Ukrainie. Oni próbują zdominować ośrodki polityczne. Próbują je zmusić do podania się właśnie ostrzałem, terrorem, zastraszeniem cywili. Być może również, o czym my nie wiemy, to pozyskaniem tej ludności, która im sprzyja, bo no przecież to jest oczywiste, że Rosja, że Ukraina na wschód od Dniestru, od Dniepru jest rosyjskojęzyczna. I to również pokazały wcześniejsze wybory prezydenta. Janukowicz zawsze zwyciężał na wschodzie Ukrainy. Bardzo wiele się zmieniło po 2014 roku, dlatego że Ukraina się, jak sądzę, zaczęła otrząsać z tego systemu, w którym żyła. Ja myślę również, że niezwykle istotną jest rzeczą to, iż Ukraina to jest 30 lat państwowości, 30 kilka lat. To jest zbyt mało, żeby państwo ugruntowało się jako państwo, żeby państwo zaczęło żyć państwem. W Doniecku, we wschodnich republikach w roku 2014 walczyły prywatne bataliony oligarchów ukraińskich. To też miało swoje jakieś znaczenie. To powoli się zmieniało. Armia się również zmieniła. Armia się nauczyła walczyć
z takim przeciwnikiem, jakim jest Rosja, i robi to w miarę skutecznie, ale nie może niestety robić tego w nieskończoność. Pan na początku zadał pytanie, czy Rosja tę wojnę wygra. Rosja tę wojnę wygra tak samo, jak mogła wygrać w Afganistanie, czy nawet jak NATO funkcjonowało w Afganistanie. Wojny zostały wygrane, zostały zdobyte główne ośrodki decyzyjne, natomiast prowincja, natomiast teren nigdy do końca się nie oddał. I rzecz podobna, jak sądzę, może wydarzyć się w Ukrainie. Wojna zostanie przegrana, militarnie zostanie przegrana. Politycznie może to się różnie ułożyć, natomiast ten duch walki, który w Ukraińcach drzemie, on spowoduje, że rozpocznie się wojna na wyniszczenie, wojna partyzancka, niezwykle krwawa. A jeżeli do tego jeszcze dojdzie fakt, że na przykład Janukowicz zostanie prezydentem, to grozi to wojną domową w Ukrainie. No i tak to wygląda z mojego punktu widzenia. Panie pułkownika, czy pan wierzy może w ten drugi scenariusz, który rozpatruje się jako ten pozytywny, możliwy pozytywny dla tego, co się teraz tam dzieje, czyli że być może Ukraina będzie przegrywać, ale to Władimir Putin zostanie obalony, czy to przez swoich generałów, czy to przez oligarchów, czy no to już w ogóle najmniej prawdopodobna wersja, czyli przez lud, czy jakiś przewrót wojskowy w Rosji jest możliwe, czy to jest czyste science fiction w tym momencie? No to świetny temat dla rozważań przez różnego rodzaju geopolityków. I ja czytając agencję TASS, czytając również China Daily, ciągle prezydent Putin wygrywa. Tam w Rosji popiera go ogromna część społeczeństwa. To, czego Putin według mnie nie doszacował, to reakcji Zachodu, ponieważ ja twierdzę, że Putin rozpoczynając tą wojnę, rozpoczynając w ogóle ten typ działań, począwszy od perturbacji z gazem, perturbacji z ropą naftową, co miało wpływ na świadomość Europejczyków, on nie docenił tego, że Europejczycy mogą się zjednoczyć przeciwko niemu. Putin wewnętrznie nie będzie obalony. To jest bez szans. Rosja nie została wewnętrznie obalona przez wiele lat. I historia zna tylko jeden przypadek, kiedy na Kremlu zagościli inni żołnierze i to byli Polacy. Z pewnością pan o tym wie. No tak, ale też była rewolucja bolszewicka. To była rewolucja bolszewicka, która tak naprawdę pogorszyła jeszcze sytuację na zewnątrz Rosji. Rosja zawsze była biedna, zawsze była obciążona pewną, raz, że demagogią, a dwa, to stylem życia. Rosja to jest i rosyjskość, to jest stan ducha również. I to się nie zmieniło. Rosja była zawsze zamknięta i zawsze przetrwała, więc teraz nagle Putin zostanie obalony i kto obejmie władzę? Wtedy, kiedy 60% obywateli popiera, jeżeli nie samego prezydenta, to popiera ten styl funkcjonowania państwa. No, według mnie o czymś to świadczy, a więc ja tego nie przewiduję. Ogromną rolę tu będą spełniać Chiny oczywiście, ale nie do końca, ponieważ Chiny wcale nie muszą być sprzymierzeńcem Putina. Chiny mają swój rachunek krzywd związany z Rosją. Mandżuria, Władywostok, to były kiedyś miasta chińskie. Dlatego też w dłuższej perspektywie czasu Chinom nie będzie zależało na tym, żeby Rosja była silna, była potęgą. I wracając do pana pytania, na tą chwilę, na te 2-3 miesiące, bo chyba o takiej perspektywie możemy mówić, żaden przewrót nie jest możliwy. Mm-hmm.
Dobrze. Pojawił się nowy wątek, troszeczkę po czasie, ale Rosjanie chyba ze współpracy z Chińczykami wymyślili nowy powód tej wojny. Mianowicie pojawiła się taka teoria, że Amerykanie w Ukrainie testowali broń biologiczną. No, domyślam się, że jest to totalna bzdura wyssana z palca, ale gdyby mógł pan powiedzieć naszym widzom, kto taką broń posiada i kiedy w ogóle możliwe byłoby jej użycie? Wie pan, laboratoria broni biologicznej istnieją na całym świecie. Na 100% istnieją w Chinach. To wcale niekoniecznie nazywa się laboratorium broni biologicznej, ale jeżeli prowadzone są studia na temat wąglika, na temat ospy, to te laboratoria mogą być wykorzystywane również do produkcji broni biologicznej. Tak bym powiedział, oskarżenie Amerykanów, że produkują broń biologiczną w Ukrainie, według mnie jest czystą bzdurą i jakimś niewiarygodnym pretekstem mającym uwiarygodnić to, co w tej chwili Rosjanie robią. Broń biologiczna jest to broń masowego rażenia dla biednych, ponieważ broń biologiczną jest relatywnie bardzo łatwo wyprodukować. Natomiast biorąc pod uwagę konsekwencje użycia albo potencjalne konsekwencje użycia, to użycie tej broni jest obosieczne. A więc nie sądzę, żeby ktokolwiek przewidywał użycie tejże broni na większą skalę, już pomijając jakieś teorie spiskowe mówiące o tym, że koronawirus był czymś takim, co miał spełnić rolę broni biologicznej. A dlaczego my się boimy broni atomowej, a tej broni biologicznej w zasadzie w ogóle nie? Dlaczego to nie jest w ogóle temat w debacie jakiejkolwiek? Dlaczego Władimir Putin grozi nam bronią atomową, a nie grozi nam bronią biologiczną? Co sprawia, że nikt o niej po prostu nie mówi tak naprawdę? Ponieważ broń atomowa jest bronią bardziej medialną zwyczajnie. To jest broń szybka, relatywnie łatwa w użyciu, jest realnym zagrożeniem. Nie można Stanom Zjednoczonym zagrozić bronią, użyciem broni biologicznej, jeżeli tam się nie można dostać. Natomiast wystarczy wystrzelić kilka rakiet z okrętów podwodnych, czy to z Pacyfiku, czy z Atlantyku, które w ciągu kilku minut osiągną swój cel i spowodują ogromne zniszczenia. A więc to zagrożenie, natychmiastowe zagrożenie jest tym głównym czynnikiem, o którym częściej się mówi o broni jądrowej. Broń biologiczna i to, co się stało z bronią biologiczną, ono to pojęcie umarło wraz z czasem, dlatego że ja jeszcze pamiętam, jak uczono mnie w szkole, że może być użyta broń biologiczna, jak są efekty, jakie są symptomy użycia broni biologicznej. Natomiast wraz z rozwojem społeczeństw i rozwojem cywilizacyjnym ta broń niejako została usunięta z arsenałów, została usunięta również do świadomości ludzkiej. I dlatego też mówienie o tym, przepraszam za kolokwializm, że na jakimś terenie zostaną rozpuszczone szczury zarażone ospą, do społeczeństwa to dociera, ale bardziej to traktowane jest jako ciekawostka, aniżeli realne zagrożenie. Chociaż oczywiście skutki mogą być katastrofalne. A więc to jest kwestia poglądów, kwestia wiedzy, kwestia mentalności przede wszystkim. I dlatego też mówiąc, dlaczego broń jądrowa jest medialna, bo broń jądrowa jest możliwa do natychmiastowego użycia. Broń biologiczna to jest coś, o czym uczyliśmy się w szkołach, niczego takiego nigdy nie widzieliśmy. No i kraj taki jak Polska czegoś takiego nie posiada. A więc sądzę, że to jest z tym związane. Jeszcze chciałbym tutaj powiedzieć jedną rzecz, że my oczywiście mówimy i rozmawiamy w środowisku polskim i mówimy o takiej wiedzy, którą posiadamy my, Polacy. I
jesteśmy w jakiś sposób również ukształtowani przez edukację, przez społeczeństwo. Zupełnie inaczej ta sprawa może być traktowana w państwie takim jak Chiny czy inne kraje, które mają inne standardy myślenia, inne standardy cywilizacyjne, inne standardy życiowe. No właśnie, i to myślę, że dość płynnie pozwoli nam przejść do kolejnego takiego pytania, bo bardzo dużo mówi się o migach. O migach, których nikt nie chce tej Ukrainie wysłać, znaczy każdy chce, żeby one się tam znalazły, ale wszyscy się boimy, no bo przecież to będzie pretekst dla Władimira Putina do wywołania III wojny światowej. I proszę mi wyjaśnić, jak dziecku, jakbym miał 8 lat, bo ja tego szczerze nie rozumiem. Przecież Władimir Putin nie potrzebuje żadnego pretekstu. Jeżeli on będzie chciał sobie wywołać wojnę z Zachodem, to sam sobie zestrzeli własny samolot i nie będzie się zastanawiał przez sekundę nad tym, czy jest to moralne, czy nie. A jeżeli nie będzie chciał wywołać wojny z Zachodem, to jej po prostu nie wywoła. I no, ja nie jestem w stanie tego pojąć, bo zachowujemy się troszeczkę tak, jakby Władimir Putin faktycznie działał tylko wtedy, kiedy zostanie sprowokowany. O co w tym chodzi? Przede wszystkim kwestia przekazania Ukraińcom samolotów MiG-29 była kwestią medialną, bardzo mocno podnoszoną przez zarówno Ukraińców, jak i nas, Polaków między innymi. Również było to zauważane przez Rosjan. Natomiast ja w dniu wczorajszym słyszałem świetną wypowiedź sekretarza bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, który powiedział, że przekazanie tych samolotów jest zwyczajnie nieopłacalne. Koszt, efekt jest żaden, a zagrożenie i ryzyko duże. Ponieważ nie można tego rodzaju samolotów od tak przekazać sobie. To jest proces. Ten proces jest długotrwały. Te samoloty, w większości, bo nie wszystkie, mówię o naszych samolotach, należy pozbawić urządzeń NATO, takie jak transpondery, jak środki łączności, jak systemy programujące środki walki. A więc tego nie można zrobić w ciągu jednego dnia. Nie jestem pewien, czy takiego procesu mogłyby się podjąć nasze zakłady w Bydgoszczy, które tymi samolotami się zajmowały. A więc myślę, że Amerykanie to w sposób prosty przekalkulowali. Raz, że jest to proces czasochłonny. Dwa, to jest żadne wzmocnienie armii ukraińskiej. Armia ukraińska potrzebuje innego typu broni. I dlatego też nie sądzę, żebyśmy te samoloty kiedykolwiek przekazali. Moim zdaniem jest to pozbawione logiki, chociaż jest bardzo nośne medialnie. No tak, tylko myślę, że te migi są pewnym symbolem i po tych migach, no taka jest moja teoria, przynajmniej będą kolejne elementy sporne, gdzie argumentem będzie właśnie to, czy możemy to zrobić lub nie możemy tego zrobić, bo wtedy będzie trzecia wojna światowa. No i tutaj wracam do tego pytania, czy Władimir Putin potrzebuje tego pretekstu, czy faktycznie Oczywiście, że nie potrzebuje tego pretekstu, ale po co mu dostarczyć jakiś kolejny? Który może być. Natomiast jeszcze raz twierdzę, że samo przekazanie, choćbyśmy nawet przekazali dzisiaj, choćby piloci, którzy przylecą z Ukrainy, zwyczajnie przesiedli się do tych samolotów i odlecieliby na Ukrainę bez jakichś tam modyfikacji, no może biało-czerwona szachownica została przynajmniej zamalowana, to generalnie nie wzmocni to potencjału Ukrainy. Lotnictwo Ukrainy nie zostało zniszczone, ale zostało bardzo mocno uziemione. To jest walka nie toczy się w powietrzu, walka toczy się na ziemi. I wszystkie, albo większość tych uderzeń w lotnictwo rosyjskie odbyło się z ziemi. To jest na tyle, co możemy wiedzieć, ponieważ ja też opieram się na jakichś informacjach medialnych. My nie mamy dokładnych raportów na temat funkcjonowania obrony powietrznej Ukrainy, dlatego że to jest też w jakiś sposób byłoby demaskujące
wobec Rosjan. Ale wracając jeszcze raz do pana pytania. Nie można przekazać, szkoda tych samolotów, ponieważ one nic nie dadzą Ukrainie, a mogą wykorzystać, mogą poczynić więcej szkody niż jej pożytku. W taki sposób kolokwialny myślę, że najprościej można to powiedzieć. No dobrze, jedną z ważniejszych rzeczy, które Zachód, NATO i Stany Zjednoczone dają Ukrainie, to są informacje wywiadowcze. Bardzo się mówi dużo o tym, że wywiad amerykański jest świetny, jest bardzo wysoko w tych rosyjskich strukturach, że być może nawet ma dostęp bezpośrednio do tych planów wojennych, tak twierdzi między innymi Radosław Sikorski, czyli były minister spraw zagranicznych i obrony narodowej również. No a ja odwrócę to pytanie. Jak wysoko pana zdaniem wywiad rosyjski może być w Polsce, może być w strukturach NATO? Ja pracowałem w strukturach NATO. Bardzo głęboko wierzę, że jednostki kontrwywiadu państw NATO mają swój własny potencjał, aby takim zagrożeniom zapobiec. Natomiast używanie agentów, szpiegów to jest odwieczna metoda prowadzenia działań wojennych. Bez wywiadu, bez wywiadu osobowego każda decyzja może być przekłamana. I odpowiadając na pana pytanie wprost, czy agenci rosyjscy są w Polsce? Tak, są. Ponieważ być może oni nie mają, a raczej na pewno, i w co głęboko wierzę, nie mają dostępu do naszych planów użycia sił zbrojnych, ale mają dostęp do dusz i mentalności naszych obywateli. Wszystko to, co się dzieje w przestrzeni medialnej. Proszę zauważyć, ile fake newsów pojawiło się zaraz na początku kampanii rosyjskiej. Zdjęcia stacji benzynowej, kolejki nie wiadomo jakie. To buduje obraz i to nie jest z przypadku. Takie coś jest korzystne dla Rosjan i niewątpliwie przez Rosjan jest kreowane. A więc Rosjanie na pewno są wśród nas. A jeżeli nie Rosjanie, to ci ludzie, którzy dla nich pracują. No dobrze. Panie pułkowniku, wiemy już, że pańskim zdaniem Ukraina nie może tej wojny wygrać militarnie. Władimir Putin nie zostanie raczej obalony. No to w takim razie jak długo jeszcze ta wojna może potrwać i co musi się tak naprawdę wydarzyć, żeby ona po prostu się skończyła, żebyśmy uznali, że ten konflikt zbrojny jest zakończony, przechodzimy do następnego etapu? Każda wojna w zasadzie kończyła się podpisaniem jakiegoś porozumienia pokojowego, w których jedna strona czy dwie strony były, albo obydwie strony to były przegrane, albo jedna strona osiągnęła swoje cele. Już w tej chwili pojawiają się jakieś przesłanki mówiące o tym, że prezydent Ukrainy jest w stanie zrzec się wysiłków, podejmowanie wysiłków związanych z wstąpieniem do paktu NATO. To jest już jakiś przyczółek, w oparciu o którego można się dalej w oparciu o którym można dalej rozmawiać. Problem polega na tym, że wojna i cała sytuacja wokół Ukrainy, ona już nabrała ogromnego pędu. I teraz nie będzie łatwo prezydentowi Ukrainy się z tego wycofać, co właśnie grozi długotrwałą wojną partyzancką. To jest, wypisz mal to, co się działo w Donbasie i Doniecku. To już trwało od 2014 roku i żadna strona nie uzyskała przewagi. Tak naprawdę cierpieli na tym wszystkim tylko i wyłącznie ludzie, mieszkańcy tamtych ziem. Więc czy można pójść po zdrowy rozsądek i tak, zatrzymujemy działania zbrojne, Ukraina przechodzi do strefy państw neutralnych, wstrzymuje się od swoich aspiracji w NATO.
prawdopodobnie w tym momencie prezydent Ukrainy będzie musiał ustąpić. Kto wie, czy nie będzie musiał ustąpić miejsca prezydentowi Janukowiczowi, który zapowiada nowe reformy, nowy start państwa. No i tak się zaczyna dziać. Ja wiem, że to jest gdybanie, ponieważ na chwilę obecną jest zwyczajnie trudno powiedzieć tak naprawdę, jak to się zakończy, dlatego że to się dopiero zaczęło. Prawdopodobnie prezydent Putin spodziewał się, że to szybciej się skończy. Tak się nie stało, no ale widać wyraźnie, że w tej chwili, on stara się zniszczyć chęć przetrwania i woli Ukrainy. Póki co mu to się nie udaje, ale zobaczymy, co będzie dalej. Jeszcze trzeba na jedną rzecz uwagę zwrócić. Jeżeli pan spojrzy na mapę, w jaki sposób rozwija się ofensywa rosyjska, widać wyraźnie, że zachodnia część Ukrainy jest nietknięta. To wszystko, co się dzieje, dzieje się tu na wschodzie Ukrainy. To jest też jakiś symptom tego, że być może to jest kierunek, którego prezydent Putin chce osiągnąć, czyli chce zawładnąć wschodnią częścią Ukrainy. A to, co będzie później, no to będzie do następnego razu. W roku 2014, kiedy nastąpiła aneksja Krymu, no to większość obserwatorów mówiła tak, on chce zdobyć Krym, uważa, że to jest kawałek Rosji, chce przyłączyć Donieck i pozostałe tamte obszary do Rosji i na tym zakończy. No i to się tliło i nagle znienacka wybuchło ponownie na ogromną skalę. No dobrze, ale to ile w takim razie pańskim zdaniem to może jeszcze potrwać? Czy to jest kwestia tygodni, czy miesięcy, czy w ogóle lat, jeżeli chodzi o działania zbrojne? Lat. Dlatego, że wie pan, to już będzie powiązane z polityką europejską również, nawet z polityką takiego kraju, jak my jesteśmy. Z Ukrainy w tej chwili uciekła ogromna rzesza ludzi. Oni będą stanowili silną diasporę ukraińską w tych państwach. Być może będą kiedyś zaczynem sił zbrojnych, które będą wspierały działania wyzwoleńcze, nazwijmy to, na Ukrainie. A więc patrząc na Donieck, patrząc nawet na Czeczenię, to tego nie będzie można rozstrzygnąć w ciągu kilku tygodni, również miesięcy. Myślę, że lata są możliwe, aby o tym rozmawiać. A jaki jest pańskim zdaniem, tak żeby zakończyć pozytywnie, najlepszy możliwy, ale realny scenariusz na zakończenie tego, co tam się dzieje? Ale pytanie realne i optymistyczne dla kogo? Dla Rosjan? Dla Ukraińców? Nie, no, dla Ukraińców, no i dla nas, dla całego Zachodu. Tutaj traktuję Zachód jako jedność. Dla Zachodu i dla Ukrainy. To jest odrębny już problem. Ja twierdzę, że to, co się stało, będzie miało ogromne konsekwencje ogromne bezpieczeństwo w sferze bezpieczeństwa w Europie i na świecie. Putin, ja byłem przekonany, że Putin, gromadząc wojska przy granicy z Ukrainą, dążył do tego, aby Unia Europejska rozsypała się, aby wprowadzić rysy w Unii Europejskiej. I to mu się zaczęło udawać, dlatego że Polska mówi innym głosem, Niemcy mówiły innym głosem, a Węgry mówiły jeszcze innym głosem. Nagle wszystko się okazało, że brutalność Rosji spowodowała zupełnie odmienne działania. Ale też należy wziąć pod uwagę, że państwa
przewartościowały swoją politykę. I o ile Niemcy były nastawione wręcz pacyfistycznie, ich legislacja była pacyfistyczna, tak w tej chwili rozważają wydanie 100 miliardów euro na zbrojenie. A więc powstaje nowy ład w Europie, który nie wiadomo jak się skończy. A więc i co byłoby najlepsze? Najlepiej byłoby wrócić do punktu wyjścia, mieć wiedzę o tym, co się może wydarzyć, jeżeli nastąpi wojna i próbować zapobiec temu wszystkiemu, co się wydarzyło. Ale jako, że podróże w czasie póki co są niemożliwe, to trzeba będzie przyjrzeć się temu, jaka jest w tej chwili rola państw, jak się państwa ustawią wobec Rosji i same wobec siebie. Mówię o Europie, również mówię o Stanach Zjednoczonych. Nie będziemy do tego mieszać Chin, bo to jest niejako odrębny temat. Ale nawet podpisanie pokoju dzisiaj, nawet wycofanie się Putina w swoje poprzednie granice nie spowoduje, że to, co się stało w Europie już w tej chwili, ono zaniknie. A więc będziemy mieli nową sytuację w ładzie europejskim. Ja głęboko wierzę, że Unia Europejska jest na tyle silna, aby przejść nad tymi podziałami do tego, aby być jeszcze bardziej silnym, bardziej zjednoczonym. Natomiast patrząc na reakcję kraju, patrząc na ich działania, tu można mieć bardzo wiele wątpliwości. Dobrze. Dziękuję w takim razie bardzo. Moim i Państwa gościem był pan pułkownik Marek Gładysz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.